To najlepsze jest to, że tutaj są domki osobno, tak jakby, wiecie, budynki. One są wszystkie połączone pod ziemią. Czyli my chodzimy jakby po suficie restauracji. No. Incepcja normalnie. Ale fajnie, przyjemnie to tutaj wygląda. I tam jest też parking na dole, widzisz? Tam. No bardzo klimatycznie, to trzeba przyznać. Tak się tutaj chodzi, wszystko jest takie dopieszczone. To się miło patrzy, potem się wraca do domu i patrzy, no nie umiem tak dopieścić. No nie, kostki tu mają super zrobione, no. Fajnie. No ta kostka to też super. My teraz patrzymy na trochę inne rzeczy. Tak, dokładnie, no nie? Już patrz jaki widok, patrz jaka kostka. No dokładnie. O, fajne wykończenie, świetna tapeta. No nie, Mikołaj? Ale pogoda, spoko. No, ale byś walnął słupeczek. O, nie widziałem, byłbym się wywalił. Byłbyś się wywalił. Nawet mnie nie szczegłaś. Bo zobaczyłam, jak go minąłeś. Ale fajnie, teraz jedziemy na Dolinę Kościeliską. Tak, Dolina Kościeliska. A raczej dom. Zbieramy się i lecimy. I go. Pogoda jest wow. I could fall, I know you got my back. Never thought I would find someone to love like that. Like that, like that. I like that. We laugh till we cry to keep our love intact. Take a ride, turn them back so we can save on gas. Never thought I would find someone to love like that. Like that, like that. I like weekends, never leaving our bed. Office to the night ends, baby. Dolina Kościeliska raz, pierwszy raz w życiu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Mikołaj śpi. Tu jestem ja Marta. Poszliśmy w góry. Nabraliśmy płaszczy, jest tak ciepło. Jesień ma to do siebie, że nie wiadomo jak się właściwie ubrać, no nie? Wszyscy żeśmy się w takie płaszcze poubierali i teraz dobrze, że mamy wózek. Bo by było. Także nie ma co, jak się idzie, to jednak się robi człowiekowi ciepło, nie kochanie? Tak, jest mi też bardzo ciepło. Właśnie wzięliśmy sobie płaszcze, tak Marta mówi, i teraz zdychamy. Znaczy ściągliśmy sobie po prostu. Niektórzy wzięli plecaki. No. I też zdychają. Nie było dobrego rozwiązania. Trzeba było nic ze sobą nie zabrać. Minimalizm w czystej postaci. Zmiana planów w tym miejscu piździ jak w Kieleckim. Ubierę płaszcz. Ubierę płaszcz. Ale tu jest tak czysta woda, przynajmniej tak wygląda, że człowiek je wziął i zanurzył łeb i się napił. No. Idziemy pić? Że nie, że straczka? No. Nie, wydaje mi się, że taka jest butelkowana. Ale ktoś musi się nie napić, żeby było, wiesz, odniesienie, no nie? Tak, punkt odniesienia. Punkt kto odniesienia nie pije? Do kogoś, kto nie pił. Asia, będziesz piła wodę? Nie. Będziesz naszym statystycznym niepijącym? No. Nie wiem, czy to będzie miało sens. Marta poszła napić się wody. Ej, żywiec strój! Dotarliśmy do schroniska, Miki się teraz obudził. Idziemy wypić chyba jakąś herbatę, nie? O! Wypijemy herbatę? Jest tam herbata? Wszystko jest. Wszystko jest. No, ja bym coś ciepłego się napiła, fajnie. Jemu trzeba wziąć wrzątek. Tak. I zobaczyć, czy można go gdzieś tam przebrać, nie? Dobra. Znaczy nie wiem, czy trzeba. Tak, no, na zapas może, nie? Moglibyśmy, no. No, żeby mu to nie zamarzło. No poproszę. Potem byłyby takie... No. Jesteśmy farciarze roku. Dotarliśmy do schroniska. Zaczęło tak kidać deszczem. Wyszliśmy, piękna pogoda. Tara! I możemy znowu podziwiać widoki, także... I znowu słońce świeci od tak. Góry, nie? A w tą stronę jest ładniej. Bo nie nagraliśmy deszczu. Nie, musicie uwierzyć nam na słowo. No, mogliśmy także... nagrać tych mokrych ludzi. Tak. Zasmuconych życiem. Jeszcze się nie napieprza? Bo jeszcze tak. No jeszcze! Jeszcze mamy trochę drogi. Żebyśmy nie byli przykładem. No, być może. Mamy pelerynki. A no tak, gdzie one są? Asia ma w plecach. Okej. Bo gdzieś mi zniknęły. Myślałam, że Mikołaj gdzieś rozdał ludziom. Idziemy na śniadanie. Wczoraj była gruba noc. I jedziemy do domu dzisiaj. Marzymy o kawie, bo to jest przepyszna kawa. Także już nie będziemy gadać. Kawa musi wejść najpierw. A młodemu co weźmiemy? Najpierw. Sam sobie wybierze. To jest też pyszne kakałko. A dzisiaj co innego jest. No. Wczoraj młody tak suwał galarety, a dzisiaj nie ma galarety. Dzisiaj coś jeszcze lepszego, Mikołaj. Ciekawe co to. Spróbujemy. Mama jest bardzo mądra, wzięłam sobie aparat ze sobą. Mikołaj, na co masz dzisiaj ochotę? Właśnie, to nie tak. Od się tu i zatrzymuję. I później to zauważyłem, że to ma niższy ten stopień, wiesz, pułap. Kiełbaska. Jajeczniczkę też. Ostatnio nie zjadłeś. Chcesz jajeczniczkę? Tu, chcesz? Jajeczniczka. I mamy tutaj bułeczki dla pana. Ty lubisz te bułeczki? Lubisz bułeczkę? No, wczoraj przecież tak wcinał te bułeczki. Chodzi ci to? No, o, super było. Troszneczkę. Tu. I troszneczkę. Ciap, 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 ciap. To dla mamy. To dla Mikołaja. Niedaleko stół. Tak. My już po śniadaniu i zabieramy się za pakowanie. Mikołaj tam próbuje dopić butlę pustą. Dopić pustą butlę, no. Musimy się spakować, pozbierać wszystkie nasze rzeczy. Przejrzeć, czy na pewno wszystko mamy, bo mały człowieczek nam tu wszystko roznosi. Szybko wysycha, bo kąpaliśmy się rano, nie? No. Dobra, lepiej niech będzie tutaj, niż próbuję wyciągnąć szczotkę od kibla. Przydałby się jeszcze jeden dzień, żeby teraz glebnąć się, jak Mikołaj będzie miał drzemkę. Jakbyśmy jechali na 4 dni, to by było teraz, dzisiejszy dzień byłby tak, że jak Mikołaj o 11 ma drzemkę, to chrapalibyśmy razem z nim tylko w łóżku, nie? Na 100% zasłonilibyśmy okna i byśmy spali, a tu trzeba do domu jechać. Znaczy jeszcze dzisiaj mamy w planach iść na Krupówki, no bo jak można nie iść na Krupówki, ale najlepsze, bo wczoraj wracaliśmy z tej Doliny Kościeliska. I znalazłam 2 karty rabatowe do CCC na 30%. I dzisiaj chcemy z moją siostrą iść zobaczyć, czy one działają. No bo 30% to nawet dla klubowiczów tak nie ma. No i ważne, bo do końca tego roku. Więc jesteśmy bardzo ciekawe. Ja chyba moją mam w tym. W wózku. Tak? No, no. Była w wózku, tak. No, siedzi pod prysznicem zadowolony. I myje prysznic. Ty już myjesz? Czyścisz tam? Dobrze. Ale to pani tu posprząta. Ale może sprzątać też. Ale ja chcę pomóc to. Jak czyścisz? Mamie pomaga, to tutaj nie pomoże pani. Daj spokój, to jest cudowny chłopczyk. Dobra, my się pakujemy i widzimy się później. Chłopaki zwarte i gotowe. Ostatnie zerknięcie za okno. Ok, zerknięte, jedziemy. Zerknięte. Zabrać te baterie od ładowarki? Tu wszystko? Tutaj. To jest. Wszystko? A czemu tutaj jest butelka i ładowarka i wszystko? Bo jeszcze nie dolałam. To bardzo proszę. Wszystko spakowane, możemy wychodzić. Mikołaj jest kompatybilny górą z mamą, a dołem z tatą. Tylko mu będzie zaraz bardzo gorąco. No to możecie wyjść na zewnątrz. To daj mi czapkę. A nie, bo i tak muszę zabrać wszystko, no. Co? No, walizki. No to przecież pójdziemy wszyscy razem. No to może możecie iść na zewnątrz. Oła. Tu. A tu. Miko, jak ty to siedzi? Mikołaj? No super siedzi. Fajnie się siedzi? To tak mocno trzyma. No trochę se wieje. Właśnie tak ten wiatr, no. Mikołaj też pomacha. No pomachaj dzieci. Pomachaj dzieci. No. Jo. No. Tak, brawo! Mama idzie. O Jezus, woda mi się zagotowała, będzie za gorąca! Jest tu ciemno. Dobra, na razie i tak nie będę pił. Jestem jak alchemik z tym mlekiem. Oj, bardzo gorąca. Kurde, oj, bym zakręciła. Dobra. Jest tutaj tak ciepło w pokojach, że po prostu... Ty gdzie mamy czapkę? O, tu jest czapka Mikołaja, dobra. Że nie da się ubrać w nich, no. I żeby na chwilę poczekać przed wyjściem, nie da się, bo ja Mikołaja spocony jestem. Tak, ja też. Ja Mikołaja ubieram po prostu zaraz przy wejściu do budynku. Jedziemy jeszcze teraz. Mikołaj dostanie do mnie butlę. Będziesz spał? Robisz A. Nie wiem, czy nie po Gubałówce, bo po kolejce. Bo nie wiem, czy tam wózek może być tak, wiesz. Normalnie można, to jak w tym. Proszę. Państwo wyjeżdżają. Tak. Tylko tak jak mówiłem, zostawiam sobie jeszcze samochód i tutaj wrócimy. Do widzenia, miłego dnia. Czapkę mu założysz? Prawda.